końcu się doczekaliśmy. Gra, która rozpoczęła pewien etap na tym kanale, otrzymała część drugą. I dzisiaj będziemy znowu mogli pobawić się w chowanego z The Man from the Window. Powiem się, proszę, jestem Dejzy Slowski i nie dość, że jest to druga wersja tej gry, to jeszcze okno jest 2 razy większe niż ostatnio. W każdym razie, jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków tego typu z tej gry, to dajcie mi znać serdeczną łapą w górę. A teraz zabawmy się w chowanego, no bo tak naprawdę to więcej z tego menu nie będziemy mogli wykrzesać. Tak, chyba że możemy się ukryć tutaj, ale nie wiem. Zobaczymy, co to będzie. Mamy ogólnie tryby 2. Więc tak, mamy normal, więc dostajemy na normalu notatnik, żebym mógł wszystko zapamiętywać. Nie będę musiał nic już pisać po mojej podkładce paznokciem. A na ciężkim... A na ciężkim jest co? Nie! Nie, żaden ciężki. Ciężki, 10 koła w górę, lecimy z ciężkim. Tak zrobimy. Na razie zróbmy normal, żebym się nauczył w to grać, bo ja i tak padnę, znając życie. Mam nadzieję, że to będzie się automatycznie pisało, nie? Żeby nie było. Siema, junior. Siema, mamo. Czy wszystko jest w porządku? A, tu już jest po latach. Teraz zauważyłem, że to są bohaterowie z poprzedniej gierki. Pani mama, zając i młody zając. A, wszystko w porządku. Było kilka minut na to, żebym zrobił sobie małą przerwę. Więc pomyślałem, że zadzwonię do ciebie i sprawdzę, co tam. A, wszystko w porządku, słoneczko. Oboje mamy się tutaj dobrze. Ja co oboje? Zastam kilka dolarów w mojej torebce, więc... Zamówiliśmy sobie jedzonko na wynos. Niedługo... Za niedługo tutaj będzie. To świetnie. Obyście we dwoje dobrze się bawili. Lepiej, żebym wyłączył telefon i wracał do pracy w takim przypadku. Mam jeszcze trochę rzeczy tutaj do zrobienia, więc... Pojeżdżę sobie widlakiem. Powiedz mojej panience, że się witałem. Ja się po prostu cześć ode mnie. Tak, zrobię. Dziękuję, mamo. Później porozmawiamy. Nie wiem, czy te dialogi są tak drewniane, czy po prostu moje tłumaczenie jest tak drewniane, że nie potrafię wykrzesać z tego jakichś emocji, naprawdę. Przez te postacie nie umiem emocji jakichkolwiek wykrzesać z tego dialogu. Audrey? Tak, babciu. Już myślałem, że The Man from the Window został częścią rodziny, bo w takiej grze jak ta można się takich rzeczy spodziewać. Twój tata mówił ci cześć. Wciąż jest w pracy? Tak, powiedział, że jeszcze skoczy po mleko po drodze. Teraz, czy możesz w końcu skończyć swoje zadania domowe? Czy skończyłaś? Tak, skończyłam, babciu. Świetnie, i to właśnie chciałam usłyszeć. Puk, puk. O, to prawdopodobnie jedzenie. Lepiej, żebym je wzięła. O, bo to będzie człowiek z okna! O, nikogo nie ma. O, przysięgłabym, że usłyszałam, jak ktoś tutaj puka. Słyszałaś to, Audrey? O... Oho. Man from the window. O, moje gwiazdeczki, znowu zaczynamy zabawę! Audrey, on wrócił. Człowiek? Oho. On jest naprawdę denerwujący, nieprawdaż? Spodziewam się to jakiegoś posranego zakończenia. Nie chcę, żebyś mówiła takim brzydkim angielskim. Jak babcia. Ale tak, on jest irytujący. Nie musiałaś... Ojeju, ten dźwięk. Teraz będziemy musieli razem przejść przez tą książkę, więc dzieci, czytamy razem! A jak? Ewakuacja. Twój tata i ja. Nie zawsze tutaj będziemy, więc musisz wiedzieć, co robić, kiedy człowiek z okna nadejdzie. Rozumiem, babciu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czas będzie mijał. Pory roku będą się zmieniać. A my wiemy, że nic nie zostaje takie samo. Ale wciąż człowiek z okna kontynuuje swoją dziwną grę. Powoli, bo teraz będą wskazówki, trzeba o tym pamiętać. Nie ma jeszcze wskazówek. A, to luźno. Dobra, tu zaczynają się wskazówki. Musimy trzymać się z dala, albo się spotkamy z nim i z losem, który nas tutaj będzie czekał, a on nie będzie zbyt przyjemny.
to dziwne pukanie w okno to jest jego herald. Coś mój angielski zaszwankował w tym momencie, albo ja mam naga mózgu, bo gdzie temu wstałem. Jeżeli to usłyszymy, to następne 5 minut musimy bardzo dobrze spędzić, znaczy bardzo mądrze, albo niestety zostaniemy porwani znowu. Musimy działać ostrożnie, jednak prędko, ponieważ człowiek z okna nauczył się, że nie ma czasu do stracenia. Aha. Reszta z tej książki została właśnie wyrwana. No to nie fajnie? A mamy 5 minut na to, bo o 8 zaraz przyjdzie on. Musisz mnie posłuchać. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? To jest bardzo ważne, Audrey. Wiem, że wiesz. Strony. Musimy wszystkie strony przywrócić do książki, zanim się schowamy. Ponieważ człowiek z okna będzie zły, jeżeli zobaczy, że je wyrwaliśmy. Dokładnie tak. Dlatego następnym razem ich nie wyrywaj, dobra? Więc tak, potrzebujemy tego notesu, ale nie do końca wiemy jeszcze do czego, więc... lepiej poszukajmy kolejnych stron, więc nie dość, że mamy The Man from the Window, to jeszcze mamy The Man from the Slender. Nie wiem, czy ja tutaj znajdę te strony. Nie wiem w ogóle, gdzie ich szukać, nie? To jest najgorsze. Nie ma nikogo? Ty, możemy stąd wyjść? My możemy wyjść stąd po prostu, zostawić to dziecko. Tu jest strona? Aha. Aha. No to tak średnio fajnie wiedzieć, że mamy tutaj jeszcze dodatkowe pomieszczenie. W takim razie to nie za dobrze. To nie dość, że mamy 5 minut na to, żeby znaleźć stronę, to jeszcze żeby się schować? Czy dopiero jak znajdziemy tę stronę, to wtedy usłyszymy to pukanie? O, wanna. Bad wanna. O! O tej wannie zresztą mówiłem ostatnio na livestreamie, zresztą bardzo polecam, długi livestream, gratulacje! Po 38 latach pracy nadszedł czas na emeryturę. Tutaj chowamy rzeczy do prania. Mamy jeszcze 4 minuty, to jeszcze będziemy musieli dowiedzieć się, gdzie się schować. Czy mamy wszystkie strony w ogóle? Czy mi się wydaje? Jeszcze jedna strona gdzieś musi być. Jeszcze jedna strona? Nie ma je w wannie? Nie ma je w wannie. Dobra, tutaj jeszcze nie było, więc... Te drzwi nie współpracują ze mną za bardzo. Tak patrzę, czy jeszcze po wewnętrznej stronie tych drzwi przecież mogłaby być kartka, nie? No, ale tutaj nie widzę jej jednak. W tym nie ma. W lustrze. No tutaj na pewno nie będzie. Widziałaś kartkę jakąś? No to niemożliwe jest, że nie ma ich nigdzie. Albo że przegapiłem jakąś tutaj. Tu coś jest, ale to są chyba okna jakieś albo coś. Tu jej nie widzę nigdzie. Albo... Muszę kliknąć jeszcze raz. Uwaga, instrukcje były niezbyt... czytelne. Nie. Głowa utknęła w wentylatorze. Słuchajcie. To nie jest śmieszne. Gdzie oni mogli ukryć jeszcze jedną kartkę? No nie wierzę. O! Dobra, jest. Czyli nawet w takich rzeczach jak tutaj można ją mieć. The man is happiest when his hand for a friend is a foot. His next move is to search the place where boxes were put. Not finding a friend is an outcome the man won't accept. He will next look where the unclean clothes are kept. Completely focused. Mensch. Dobra, kończę już z tym. Więc na samym końcu on po prostu patrzy tam, gdzie jest jedzonko. Okej. Czemu ty tego nie zapisywałeś? Przemek, czemu tego nie zapisywałeś? Czemu się wszystko nie zapisało tak, jak miało? Moment, czyli co, zamykamy wszystko? Ty idziesz ze mną? Za mną? To musimy w takim razie wszystko pozamykać i w sumie tyle, bo ostatnim miejscem, do którego on idzie, jest albo lodówka, albo tu, zależy co tutaj trzymają. Nie zobaczyłem. Nie, bo tutaj są pudła, więc to nie tutaj. Dobra, niestety będziesz musiała się troszkę oziębić. Nie wiem, jak ono się ukryje w lodówce, ale to będzie zabawne na pewno. A my gdzie się możemy schować w takim razie?
Bo ja nie wiem, dlaczego ten notatnik teraz jest. Ja nie wiem, jakie zaćmienie mózgu mam w tym momencie. No to ja się mogę schować w pralce co najwyżej. A, jeszcze zapomnieliśmy o tym, że główna bohaterka ma ograniczoną ilość miejsc, w których można się schować. Tak, trzeba wszystkie drzwi mieć zamknięte oczywiście. Ile jeszcze mamy czasu? No 2 minuty, na pewno nam się uda. Jeszcze kanapa! Można przesunąć kanapę, czy nie? Nie można przesunąć kanapy. Nic nie można przesunąć? 1 minuta została. Dobra, no to... tu są brudne ubrania, my się tutaj nie zmieścimy. Okej, okay, to nie pasuje nam tutaj. Zostaje nam wanna ewentualnie. Tu co trzymają? Co to jest za miejsce? No to kryjemy się tutaj. Zobaczymy. No, wiecie, zawsze musi być ta próba pierwsza, żeby w ogóle to wyczuć. Jest 8, kiedy... man... wszedł przez okno. Przez drzwi. To jest The Man from the Window, który wchodzi przez okno ogólnie. Przez drzwi! The Man from the Window, który wchodzi przez drzwi. Miał tylko 5 minut na to, żeby... udało mu się ich złapać. A tym razem był gotowy. Dobra, czyli tutaj se wchodzi jak gdyby nigdy nic. Co? Tyle czasu, a okazało się, że zapomniałem o tak ważnej rzeczy? On po prostu patrzył przez okno dokładnie i wie, gdzie kto jest? Nie wierzę w to. Przemek, ty idioto kompletny. Junior otrzymał złą wiadomość dokładnie o północy. Dziwne dźwięki były słyszalne po drugiej stronie słuchawki. I po paru chwilach linia została zamknięta. Szybko postanowił Junior udać się do domu. Co mógłby tam znaleźć? Tylko czas może powiedzieć. Aha, przegrałem. Dobra, no to lecimy jeszcze raz. Dlatego właśnie mówiłem, że leczenie na TAF to jest niezbyt dobry pomysł. Najwidoczniej nie doczytałem pewnej rzeczy tutaj. Dobra, jeszcze raz szukamy. Szukamy wszystkich karteczek, które mogą być dosłownie wszędzie, jak zwykle. Czy to jest karteczka znowu? Nie, tej karteczki nie ma tym razem, ale musimy się pospieszyć i je odnaleźć. Pierwsza. Druga. No tu jest teraz mniej niż ostatnio, więc trzeba naprawdę się skupić. I tym razem policzę te kartki, żeby wiedzieć następnym razem ile szukać, bo pewnie gdzieś tam było napisane, ale... gdzie ja bym tam? Trzecia, czwarta... Tu. Piąta, szósta. Dobra, czyli mamy już wszystkie karteczki, mi się wydaje. Okej. A gdyby tak ją schować, na przykład tutaj, przy otwartych żaluzjach, a później je zamknąć? Nie, no raczej nie dostałby. Hej, no taka prosta rzecz, nie? Kto by się spodziewał, dobra. Jedynka, pierwsza rzecz. Tam, gdzie są nieczyste rzeczy, czyli... no wiadomo gdzie, tam mamy zresztą to zapisane, to jest kosz na pranie. Następnie będzie szukał... Dobra, czyli tylko na dole są te rzeczy ważne. Okej, okay, sorry, musiałem to szybko przelecieć oczyma. Under the mirror, okej. Okay. A następnie będzie szukał tam, gdzie są aktualnie pudła. Później tam, gdzie są myte rzeczy, ubrania. Później będzie sprawdzał pod tym miejscem, gdzie się śpi. Ale nie powiedział pod którym. Aha, no super. Teraz, a na samym końcu będzie... okej, okay, dobra, to jest mały problem, bo co to jest? Co to jest za... co to jest? To jest nasza stara wanna. Dobra, czyli tutaj myje się ubrania. Dobrze, wiedzieć na przyszłość takie rzeczy. Więc ja idę na pewno do wanny.
ale chyba nie będzie lodówki branej pod uwagę. Okej, dobra, czyli lodówka jest w ogóle out of touch, więc chowasz się do lodówki. Tak, przynajmniej zrozumiałem. Pytanie jest takie, czy my musimy się chować? Dokładnie w ostatnim miejscu, czy możemy tam, gdzie w ogóle on nie szuka? Where? Cześć, to jest where? Czyli tam, gdzie były te rzeczy. Kurczę, to teraz nie wiem, czy to jest specjalnie, czy nie. Bo ogólnie to tak. Tu są pudła. Ale one tutaj zostały zostawione. Tak? A wcześniej były tutaj. Fujujujujuj. Dobra, tutaj na pewno nie pójdziemy, bo tutaj jest kąpiel. Tu się śpi, więc musimy wybrać jeden z tych dwóch tak naprawdę. Albo wybieramy, tak jak mówiłem, to. Czekajcie, i teraz mam naprawdę zagwozdkę. Where boxes were put. To jest dokonany, niedokonany, ale lipa. Jednak Przemek lepiej nagrywać wieczorem, niż jak się wstanie z rana. No poszło szybciej tym razem. No to zaryzykuję, że tutaj. Dobra, chowaj się tam. Jest dokładnie 8 wieczorem, kiedy człowiek z okna podszedł do drzwi. I szybkiego sprinta teraz liczył. Dobra, rolety zasłonięte tym razem. Pierwsza rzecz do sprawdzenia, czyli tam, gdzie są brudne rzeczy. Nikogo tutaj nie ma. Jak on idzie czasami, to ja już dostaję lekkiego zawału. O kurde, widać go. Pod zlewem też nie ma nikogo. Szkoda, że nie można teraz zamykać tych drzwi, tak jak kiedyś to było. Dobra, to jest wygrane w takim razie. Tu jest też git. Nic nie odnalazł. W miejscu, gdzie się śpi, tutaj tak naprawdę jeszcze były jedne zasłony do zasłonięcia, wiecie? Mhm. Czyli trzeba wszystkie zasłonić na wszelki wypadek następnym razem. Dobra, ten notatnik to mi nic nie dał, wam powiem. Tutaj również nic nie ma. Jak zajrzał. Była 8:02. I miał jeszcze dużo czasu. Ale nie miał jednak już gdzie szukać. Więc tak szybko jak przybył, to uciekł. Co? On ma 5 minut, to z jakiego powodu? Moment. To tak łatwe to było? Okej. Dobra, jedzenie przyszło. Audrey, nie musisz się bać, to tylko jedzonko. Audrey, co mam zrobić z tym dzieckiem? No spodziewałem się, że będzie cięższe. No nie wiem, dlaczego by nie zadziałał ten notatnik, że można sobie w nim zapisywać. Dobra, to zrobimy w kolejnym odcinku ten tab i zobaczymy, co się stanie, jak ona umrze, czy będzie taki sam ending i zobaczymy tak naprawdę, jak to się dalej będzie mogło potoczyć. Do zobaczenia kolejnym razem i cześć!